większość czasu w swoim pokoiku, gdzie przeżywała najróżniejsze przygody i wymyślała fantastyczne historie, z czego śmiał się jej brat. Julia, ty znowu siedzisz i ubierasz te głupie stroje. Michał, nie przeszkadzaj mi, teraz jestem wróżką. Tak? A co niebieskiego fajnego w byciu wróżką? No wiesz, umiesz latać i czarować. Nudy, ja tam wolę być żołnierzem i strzelać z karabinu. Przynajmniej oni istnieją naprawdę. Wróżki też istnieją. Nieprawda, głupoty gadasz. Tak? To chodź, pokażę ci coś. Julia przyniosła ogromną księgę, którą położyła na kolana. Skąd masz tą fajną książkę? Znalazłam na strychu. A teraz posłuchaj, wystarczy wypowiedzieć magiczne zaklęcie i przeniesiemy cię do magicznego świata. Tak, to pokaż, jaka jest z ciebie prawdziwa wróżka. Julia otworzyła księgę na pierwszej stronie i wypowiedziała magiczne zaklęcie, które brzmiało tak. Niechaj tu się czary dzieją, sypią ci kąknieją. Chcemy widzieć smoki dane, czarownice też żądane. Teraz zabierz nas do świata, gdzie jest tak jak w środku lata. Michał i Julcia rozejrzeli się dookoła, ponieważ dobiegł i śpię. Czy ktoś nam pomoże? Julcia i Michał spojrzeli na siebie, po czym wstali i podeszli bliżej krasnoludku. Kim jesteście? Nigdy wcześniej tu was nie widziałem. Ja jestem Julia, a to mój brat Michał. W czym możemy wam pomóc? Jesteśmy bardzo głodni. Śnieżka rano poszła do lasu i jeszcze nie wróciła. Julcia spojrzała zdziwiona na Michała. Nagle chłopiec wziął kilka gałęzi, miskę i zaczął układać ognisko. Julcia kiwnęła głową i udała się, by zbierać owoców rosnących na pobliskich krzakach. Zaskoczone krasnoludki zaczęły przyglądać się poczynaniu chłopca. Widziałam ostatnio program w telewizji, w którym mówili, jak przetrwać w lesie. Zaraz wam coś tu ugotujemy. Nagle z lasu wyłoniła się Śnieżka z koszykiem pełnym owoców. Poznaliśmy nowych przyjaciół, którzy właśnie przygotowują coś, co pachnie świetnie. Po chwili Michał przyniósł Śnieżce i krasnoludkom miskę z ciepłym jedzeniem. Gotowe, mam nadzieję, że będzie wam smakowało. Dziękujemy wam bardzo, do zobaczenia. Śnieżka i krasnoludki wyruszyli do domu. Do lasu by się szło. W tym samym czasie Julcia rzekła do swojego brata. Nie wiedziałam, że potrafisz gotować. Świetny z ciebie brat. Przynajmniej mogłem się na coś przydać. Zobacz, chodźmy zobaczyć, co tam jest. Po chwili dzieci usłyszały cichy płacz dobiegający gdzieś z oddali. Co się stało? Jestem piękna, mam śliczny strój, jednak o północy czarniejszy, ale nie wiem, która jest godzina. Nie mogę wcześniej uciec z balu, tak by nikt mnie nie zauważył. Michał na chwilę zamilkł. Wyglądał na skupionego i zamyślonego. Po chwili sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej zegary. Bez chwili zastanowienia podał go kopciuszkowi. Mam nadzieję, że zegarek rozwiąże twój problem. Kopciuszek z uśmiechem wziął od Michała zegarek i po chwili podziękował mu. Dziękuję, jesteście cudowni. Kopciuszek spojrzał na zegarek i po chwili pobiegł, machając rodzeństwu na pożegnanie. Dziewczynka spojrzała z zaciekawieniem na brata. Przynajmniej komuś się przydał. Julcia i Michał wyruszyli w głęboki las.
Gdy mijali polano, zobaczyli małą dziewczynkę. Miała ona piękny czerwony kubrak, a obok niej leżał koszyk. Trzymała się za kolano i cicho płakała. Czerwone kapturku, czy nic ci nie jest? Wracałam od babci z koszykiem pełnym słodkości i potknęłam się o wystający konar. Boli mnie kolano i wszystkie słodkości się rozsypały. Nie płacz, zaraz ci pomożemy. Julcia w sekundę pozbierała wszystkie słodkości i włożyła je z powrotem do koszyka. Michał wyciągnął z kieszeni chusteczkę, którą przyłożył do kolana czerwonego kapturka. Spokojnie, nic ci nie będzie. Julia podała rękę czerwonemu kapturkowi i pomogła jej wstać. Rodzeństwo odprowadziło dziewczynkę do głównej ścieżki. Ale przygody. Po chwili Julcia usłyszała głos, który w kółko powtarzał. Jestem będzie zły, bardzo zły. Zaniepokojona piękna podeszła do rodzeństwa, pokazując im róże. Czy możecie mi pomóc? Chodzi o różę. Róż, którą była, został zniszczony. A ja nie wiem, jak to naprawić. Michał chwilę zastanawiał się, jak pomóc w pięknie potrzebie. Nagle wyciągnął z kieszeni płaszcz przeciwdeszczowy, który podał zaskoczonej dziewczynie, tłumacząc. Proszę, to płaszcz przeciwdeszczowy, który osłoni twoją różę. Musisz stawić ją do wazonu z wodą i osłonić płaszczem, a wtedy róża będzie bezpieczna. Jesteście moimi bohaterami. Dziękuję. Rodzeństwo z radości wyrywa głos, który doskonale znają. To mama. Julcia, Michał, pora na obiad. Michał wyraźnie zaskoczony sytuacją spogląda na siostrę, która wyjaśnia bratu całą sytuację. Bajki są na tyle realne, na ile pozwala ci twoja wyobraźnia. Dziś bawiliśmy się świetnie, a mówiłeś, że takie historie nie istnieją. Pamiętaj, Michał, nigdy nie mów nigdy. I od tej pory Michał coraz częściej bawił się ze swoją siostrą. Razem przemierzali oceany oraz dzikie lasy. I z pewnością przeżyją razem niejedną przygodę.